600 tysięcy, no nie wiem, czy tam nie były jakieś drobne koszty, prawda, związane z samochodem dla jednostki OSP do pieszych. 700 tysięcy. Równe 700 tysięcy. To jest goły samochód, tak? Tak, goły samochód. To dla mnie naprawdę pod wielkim znakiem zapytania jest ta pozycja pod tytułem samochód za 700 tysięcy, bo to, że on będzie kosztował 700 tysięcy, to jest oczywiście bzdura. On będzie z pewnością droższy, bo już sama pani tu wspomniała o tym, że jeżeli my go kupujemy za kredyt, słuchajcie, no to jeszcze wiadomo, że trzeba odsetki też dobić. Doliczymy odsetki, doliczymy wyposażenie. Ten samochód, jak będzie kosztował milion, to będziemy mieli wielkie szczęście. I teraz zobaczcie, jakie to jest nieuczciwe wobec wyborców, bo my w tej chwili chcemy wydać pieniądze na ostatnią chwilę. Tak, pieniądze kredytowane i efekt będzie taki, że my będziemy musieli zapłacić po same pieniądze. Zostawimy taki prezent, nie wiem co nazwać, tak? Następnej radzie. No słuchajcie, gdyby to było na środku kadencji, to można by jeszcze to jakoś zrozumieć. Znaczy ja bym tego na pewno nie zrozumiał, no ale ktoś może by to zrozumiał. Natomiast zostawić takiego bubla finansowego wszystkim tym, którzy za chwilę tutaj usiądą, to jest grubo nie w porządku. My by się naprawdę musimy zastanowić, co robimy, bo no, dla mnie to...